Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 20 lipiec 2012. Dzisiaj kilka słów na temat pozytywnego reagowania, czyli właściwie fundamentu całej tej wiedzy, fundamentu tego najważniejszego, tej podstawy, która, no, na której musi się wszystko opierać, jeżeli chcemy wieść życie radosne, szczęśliwe, jeżeli chcemy dawać ludziom wokół dobro i dzięki temu wieść to życie naprawdę wspaniałym. No i stać się oczywiście najlepszą osobą, jaką się możemy stać. Ta sztuka pozytywnego reagowania, bo jest to sztuka, nie da się ukryć, prawda? To jest coś, co trzeba doskonalić, to jest coś, co wynika z naszych nawyków oczywiście, nad którymi potrzebujemy pracować i rozmaitość sytuacji, ta różnorodność tych sytuacji sprawia, że to jest tak jakby najlepszy tester tej naszej umiejętności pozytywnego reagowania. Życie przynosi różne sytuacje, różne sprawy. Dzieje się masa różnych rzeczy, wydarzeń, prawda? Część zgodnie z naszymi oczekiwaniami, część nie bardzo pasuje do tego, czego człowiek oczekuje, prawda? I ta sztuka, ta umiejętność pozytywnego reagowania jest tutaj ogromnie ważna, ogromnie ważna. Umieć pozytywnie zareagować, to nie znaczy na wszystko przytakiwać głową. To nie znaczy, że zawsze powiedzieć, tak, ja jestem fajny, super, to się rozwiąże, to wszystko będzie, tam nie ma sprawy, nie ma problemu. Nie. To jest naiwność zupełna, prawda? Sztuka pozytywnego reagowania to umiejętność odebrania danej sytuacji w taki sposób, w który nie stworzymy jakiejś, nie wiem, negatywnej energii, jakiejś siły negatywnej, ale potrafimy stworzyć poprzez naszą pozytywną reakcję szansę na rozwiązanie tej sytuacji. Bardzo ważna sprawa. Ta sztuka pozytywnego reagowania, myślę, że tu jest to całe sedno. Pojawia się jakaś sytuacja i teraz ta nasza reakcja, pozytywna reakcja, to nie ma być reakcja, jak mówię, taka hura, nic się nie stało, prawda? Polacy, nic się nie stało, prawda? Bo to nawiązuje do euro oczywiście, bo przecież stało się, co tu dużo gadać. I tak w naszym życiu, ilekroć się pojawia jakaś sytuacja, to nie tak, nic się nie stało, w porządku, jestem dobry, super, wszystko fajne. Nie. Muszę zaakceptować, stał się temat, ale muszę pozytywnie zareagować, muszę znaleźć rozwiązanie, muszę tak to życie przeprowadzić, żeby coś, co się gdzieś tam wydarzyło, w pozytywny sposób naprawić, a równolegle powiedzieć sobie, że to już jest za mną, następnym razem będę dokładniej sytuację analizował, dokładniej będę całą sprawę prowadził i tak dalej. No tak ogólnie mówiąc, prawda? Pozytywne reagowanie jest bardzo, bardzo ważne. Tyle na dzisiaj. Tym Kikowym Szlaku. Do zobaczenia jutro. Hej.